Czy zbliżanie się do kresu egzystencji jest stresujące? Czy na progu śmierci czekają na nas jakieś niespodzianki? Opowieści tych, których udało się odratować w ostatniej chwili oraz najnowsze osiągnięcia medycyny pozwalają nam lepiej zrozumieć, co się dzieje z ciałem, gdy opuszcza je życie. Śmierć ma wiele twarzy, ale z reguły to niedotlenienie mózgu zadaje nam ostateczny cios. Niezależnie od mechanizmu, po zatrzymaniu dopływu natlenowanej krwi do mózgu, człowiekowi zostaje jakieś 10 sekund, nim straci świadomość. Jednak zanim umrze, może upłynąć wiele minut, a subtelne odczucia w tym czasie zależą bezpośrednio od przyczyny zgonu. Dlatego wszystkich, którzy są w stanie znieść drastyczne opisy, zapraszam do obejrzenia przewodnika po różnych sposobach zejścia z tego świata. W rzeczywistości udoszenie się w wodzie nie jest wcale bezbolesne, ale może być zaskakująco szybkie. Przypadki utonięć wskazują, że bycie dobrym pływakiem nie ma znaczenia. Człowiek, który nie może złapać oddechu, panikuje. Jego ciało się usztywnia, ręce nieskutecznie próbują utrzymać się na powierzchni. Ten proces trwa od 20 do 60 sekund. Kiedy ofiara już się topi, jak najdłużej stara się wstrzymać oddech, od 30 do 90 sekund. Potem wdycha trochę wody, krztusi się, kaszle i wdycha kolejną porcję. Woda wypełniająca drogi oddechowe powoduje rozdzierający, palący ból w klatce piersiowej, po czym następuje ukojenie i uczucie spokoju. Spalenie to śmierć przez mękę. W pierwszej kolejności wypalają się włosy. Płomienie i dym uniemożliwiają oddychanie, parząc gardło i drogi oddechowe. Całe ciało wieje się z bólu przez poparzenia i natychmiastowy stan zapalny. Im większe poparzenie, tym mniejsze czucie, ale różnica jest pozorna. Boli i tak. Dla poparzonych największym wyzwaniem jest proces leczenia, ale najczęściej umierają oni z powodu obecności trujących gazów w organizmie, tlenku, dwutlenku węgla, które powodują ból głowy, senność i utratę świadomości. Upadek z dużej wysokości to z pewnością najszybszy sposób, by umrzeć. Ofiary umierają w ciągu kilku sekund lub minut po wylądowaniu. Konkretna przyczyna śmierci może być różna, zależnie od powierzchni, na której człowiek ląduje i pozycji jego ciała. Wyjątkowo małe szanse na przeżycie daje upadek na głowę. W wielu przypadkach do zgonu dochodzi praktycznie natychmiast, wskutek masywnych stłuczeń płuc, odmy, pęknięcia serca albo uszkodzenia naczyń krwionośnych i płuc przez połamane żebra. Ci, którzy przeżyli upadek z dużej wysokości, często mówią o odczuciu z powolnego upływu czasu. Naturalną reakcją jest próba wylądowania na stopach, co w efekcie daje złamanie kości nóg, dolnego odcinka kręgosłupa i zagrażające życiu złamania miednicy. Siła uderzenia przemieszczająca się wzdłuż ciała może też rozerwać aortę i jamy serca. Doświadczeni skoczkowie czy wspinacze, którym udało się przeżyć upadek, mówią o uczuciu koncentracji, pobudzenia i determinacji, by wylądować jak najlepiej z rozluźnionymi mięśniami, ugiętymi nogami i ciałem gotowym do przetoczenia się. Samobójstwa i egzekucje z krótkim spadaniem powodują śmierć poprzez uduszenie. Lina zaciska się na krtani i tętnicach prowadzących do mózgu. To może pozbawić ofiarę przytomności w 10 sekund, ale czas wydłuża się, jeśli pętla jest w niewłaściwym miejscu. Świadkowie publicznych egzekucji często opowiadali o ofiarach tańczących w mękach na sznurze. Śmierć nadchodziła po wielu minutach lub nawet po kwadransie. Stanowy lekarz sądowy i kierownik anestezjologii ustalili, że należy zrobić kolejno 3 zastrzyki. Pierwszy środka znieczulającego, który miał stłumić wszelki ból. Potem środek zwiotczający i zatrzymujący oddychanie, a na końcu chlorek potasu, który błyskawicznie zatrzymuje akcję serca. Każdy z tych środków miał być podawany w dawce śmiertelnej, by zapewnić szybką śmierć. Jednak świadkowie mówili o skazańcach mających drgawki, dźwigających się i próbujących usiąść podczas egzekucji. Oznacza to uczucie duszenia się po sparaliżowaniu płuc i piekący, palący ból wywoływany przez wstrzyknięcie chlorku potasu.
Przypadkowe porażenia, gdy mamy do czynienia z domowym prądem o niskim natężeniu. Najwięcej ofiar umiera z powodu arytmii serca, która prowadzi do zatrzymania akcji serca, a po 10 sekundach do utraty przytomności. Większe natężenia mogą wywołać niemal natychmiastową utratę przytomności. Krzesło elektryczne, które ma przepuszczać prąd przez mózg i serce, zostało zaprojektowane, by wywoływało szybką utratę świadomości i bezbolesną śmierć. Jednak czaszka stanowi mocną izolację i ofiary krzesła giną wskutek porażenia mięśni oddechowych, przegrzania mózgu i uduszenia. Atak serca z gwałtownym bólem, rozpaczliwym chwytaniem się za pierś i natychmiastowym omdleniem z pewnością czasem się zdarza. Jednak typowy zawał mięśnia sercowego jest znacznie mniej dramatyczny i zachodzi powoli, zaczynając się lekkim dyskomfortem. Najpowszechniejszy objaw to oczywiście ból w klatce piersiowej, napięcie, rozpieranie lub ściskanie, które może się utrzymywać albo pojawiać się i znikać. To znak, że mięsień sercowy walczy o tlen i obumiera z jego braku. Ból może promieniować do szczęki, gardła, pleców, brzucha i ramion. Inne oznaki to płytki oddech, mdłości i zimne poty. Większość ofiar zwleka z wezwaniem pomocy, czekając przeciętnie od 2 do 6 godzin. Ci, którzy przeżyli, mówią, że nie chcieli nikomu sprawiać kłopotu i że wydawało im się, że nie mają zawału, lecz po prostu niestrawność, bóle mięśniowe lub są przemęczeni. Jednak opóźnienia kosztują ludzkie życie. Większość śmiertelnych ofiar zawału umiera przed dotarciem do szpitala. Bezpośrednią przyczyną zgonu jest często arytmia, czyli przerwanie normalnego rytmu serca. Nawet niewielki zawał może zakłócić przepływ impulsów elektrycznych, kontrolujących skurcze mięśnia sercowego, w konsekwencji zatrzymując je. Po 10 sekundach ofiara traci przytomność, a kilka minut później umiera. Śmierć następuje wskutek uduszenia. Gdy zewnętrzne ciśnienie powietrza nagle spada, powietrze zawarte w płucach rozpręża się, rozrywając delikatne tkanki służące do wymiany gazowej. Zniszczenia są większe, jeśli ofiara nie zdąży wykonać wydechu albo próbuje wstrzymać oddech. Tlen zaczyna wówczas przemieszczać się z krwi do płuc. Tempo pracy serca początkowo rośnie, potem spada. We krwi pojawiają się bąbelki pary wodnej i docierają wraz z nią w różne części ciała, blokując krwiobieg. Po minucie następuje zatrzymanie krążenia. Ludzie, którzy przeżyli, często mówią o początkowym bólu, przypominającym uderzenie w klatkę piersiową, a wielu pamięta uczucie uciekania powietrza z płuc i niemożliwości zaczerpnięcia oddechu. Ścięcie, nawet jeśli wydaje się dość makabryczne, może być jednym z najszybszych i najmniej bolesnych rodzajów umierania. Świadomość nie zanika od razu po przecięciu rdzenia kręgowego. Zauważyć można ruchy powiek i ust przez 15 do 30 sekund po opadnięciu ostrza, które zwykle oznaczają skurcze i odruchy pośmiertne. Śmierć naturalna przychodzi niespiesznie. Na kilka tygodni przed zgonem człowiek może widzieć bliskich zmarłych, a nawet rozmawiać z nimi tak, jakby nadal byli wśród nas. Kilka dni przed ostatecznością umierający traci apetyt, chudnie, słabnie, jest notorycznie senny, jego twarz jest bledsza, rysy wyostrzają się, a kończyny stają się sine. Spada także ciśnienie i temperatura ciała. Kilka godzin przed zgonem oddech staje się płytszy i częstszy, nieregularny i ciężki. Słabną zmysły i człowiek przestaje rozumieć, co się wokół niego dzieje. Ostatecznie serce przestaje bić i ustaje oddech, ale mózg umiera dopiero po 4 minutach.